Ten wykład poświęcimy prezentacji wyników części naszych badań, które prowadziliśmy w latach 90. Przede wszystkim w ramach takiego dużego programu badawczego zwanego i znanego pod taką nazwą Polsko-Niemieckiego Programu Badania Bliźniąt. Był to bardzo duży program badawczy, który realizowaliśmy równolegle w Polsce i w Niemczech, posługując się tymi samymi kwestionariuszami do badania osobowości i temperamentu, oczywiście odpowiednio w wersjach językowych polskiej i niemieckiej. W sumie w tych badaniach uczestniczyło blisko 3000 par bliźniąt. W ramach tych badań wykonane zostały badania osób dorosłych i młodzieży. Później, kontynuując te badania, próbowaliśmy również badać dzieci, posługując się jednym kwestionariuszem, który był już wcześniej dostępny, a drugi skonstruowaliśmy dla potrzeb tego badania. Podstawowym celem było określenie udziału czynników genetycznych i środowiskowych w zmienności cech temperamentu u dzieci i osób dorosłych w populacji polskiej. Do diagnozy temperamentu wykorzystaliśmy dwa kwestionariusze. Jeden służący do badania dzieci pod nazwą kwestionariusz temperamentu dla dzieci. Drugi to kwestionariusz formalna charakterystyka zachowania, kwestionariusz temperamentu. Jeden i drugi kwestionariusz bada tych samych sześć cech temperamentu. Żeby było łatwiej śledzić to, o czym będziemy mówić, chciałbym zaprezentować definicję tych sześciu cech. Żwawość to jest tendencja do szybkiego reagowania, do wysokiego tempa aktywności i łatwej zmiany jednego zachowania na drugie, zależnie od zmian czy wymagań otoczenia. Perseweratywność jest to z kolei tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania sytuacji, która to zachowanie wywołała. Czyli innymi słowy, jest to tendencja do utrzymywania się reakcji, mimo że nie działają już, czy nie są obecne przyczyny, dla których ta reakcja się pojawiła. Jeżeli ktoś nas zdenerwował i my reagujemy, prawda, krzyczymy na tę osobę, to reagujemy w określony sposób, ale wtedy, kiedy nie mamy do czynienia z tą osobą, czy upłynął jakiś tam czas od takiego zdarzenia, gotowość do reakcji agresywnej po prostu zanika. Ale są takie osoby, u których ona się utrzymuje przez dłuższy czas. I wtedy właśnie mówimy, że te osoby mają wyższy poziom perseweratywności, takiego utrzymywania reakcji, mimo że zmieniła się już sytuacja. Kolejne dwie cechy to wrażliwość sensoryczna, a więc zdolność reagowania na nawet słabe bodźce docierające do organizmu, do podmiotu, i reaktywność emocjonalna, czyli tendencja do intensywnego reagowania na bodźce, które wywołują emocje, i cecha ta przejawia się z jednej strony we wrażliwości emocjonalnej, w dużej wrażliwości emocjonalnej i małej odporności. Wytrzymałość, czyli zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach, które tego wymagają, albo zdolność do silnie stymulującej aktywności, albo do funkcjonowania w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej, no, na przykład do adekwatnego reagowania w hałasie, prawda, czy w warunkach hałasu, albo obecności wielu osób i wpływu
społecznego, prawda, który zazwyczaj jest bardzo stymulujący. Ostatnia z tych cech to aktywność, czyli tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej, właśnie takich zachowań, które są bardzo pobudzające, albo też do zachowań, które dostarczają stymulacji z otoczenia. Na przykład aktywność w poszukiwaniu takiego otoczenia, które jest silnie stymulujące. Tych sześć cech badaliśmy zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych, przy czym dzieci były opisywane przez rodziców, najczęściej to były matki, a osoby dorosłe opisywały siebie same. Korzystaliśmy z tak zwanych kwestionariuszy w wersji samoopisowej. W badaniach uczestniczyły bliźnięta, zarówno dzieci w wieku od 7 do 12 lat, jak i młodzież w wieku od 16 do 20 lat i dorośli w wieku od 17 do 64 lat. Pierwsza grupa wyników odnosi się do udziału czynników genetycznych i środowiskowych w zmienności cech temperamentu u dzieci. Spójrzmy na tabelę, która prezentuje te wyniki. W pierwszej kolumnie zamieściłem oznaczenia poszczególnych cech, które badaliśmy u dzieci. Żwawość, perseweratywność, wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość i aktywność. Kolejna, druga kolumna to jest odziedziczalność tych cech. Udział czynników genetycznych, ale zarówno addytywnego, jak i nieaddytywnych, w zmienności tych cech. Wartości te oznaczają procent wyjaśnionej zmienności cechy. Okazało się, że udział wspólnego środowiska jest nieznaczący. Udział tego czynnika tak naprawdę może wynosić mniej niż 5% wyjaśnionej zmienności, ale w analizie wyników, jeżeli udział jest jakiegoś czynnika jest tak mały, to po prostu uznaje się go za nieistotny i sprowadzony zostaje do zera, czy jego udział zostaje sprowadzony do zera. Kolejna, ostatnia kolumna to jest procent zmienności, to są wartości, które wskazują na to, jaka część zmienności zachowania może być wyjaśniona wpływem specyficznego środowiska. Kiedy popatrzymy na te wyniki, to wyraźnie widać, że to, co różnicuje badanych sześć cech u dzieci, to są czynniki genetyczne i specyficzne środowisko. Kiedy porównamy średni udział jednego i drugiego czynnika w zmienności badanych cech, okaże się, że u dzieci większy udział ma czynnik genetyczny, który wyjaśnia średnio 53% zmienności tych cech, a czynnik specyficznego środowiska 47% zmienności badanych cech. Zwracam uwagę na te dwie wartości, ponieważ one w kolejnych grupach osób badanych będą się zmieniać. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, której dokonaliśmy. W kolejnej tabeli pojawią się analogiczne dane, ale dla grupy młodzieży, czyli dla osób w wieku od 16 do 20 lat. I podobnie jak w grupie dzieci, tylko dwa czynniki wyjaśniają 100% zmienności cech. Czynniki genetyczne, czy czynnik genetyczny i specyficzne środowisko. Na tym przykładzie widać, że średni udział czynnika genetycznego zmniejszył się w porównaniu z grupą dziecięcą.
to jest średnio 49% zmienności tych cech wyjaśnia czynnik genetyczny. 51% czynnik specyficznego środowiska. Zobaczmy zatem, jak to jest w grupie osób dorosłych. Trzecia tabela to są dane dotyczące udziału czynników genetycznych i środowiskowych w grupie osób dorosłych. Wyniki, jeżeli popatrzeć na tę tablicę, są bardzo podobne do tych, które mogliśmy obserwować wcześniej. W odniesieniu do wszystkich cech i ich zmienności istotne znaczenie ma czynnik genetyczny i specyficzne środowisko. Zwróćmy uwagę na to, że czynnik genetyczny wyjaśnia jeszcze mniej, bo 44% zmienności tych cech, a specyficzne środowisko 56% zmienności tych cech. Wyniki, które Państwu zaprezentowałem, wyniki wskazujące na to, że zmienność cech temperamentu, czy szerzej zmienność cech osobowości, wyjaśniają czynniki genetyczne i specyficzne środowisko, jest wynikiem, który otrzymuje się w zdecydowanej większości badań prowadzonych w różnych populacjach, nie tylko w populacji polskiej. Okazuje się, że decydujący udział w zmienności cech osobowości mają czynniki genetyczne i właśnie specyficzne środowisko. Udział wspólnego środowiska jest nieznaczący. Ten wynik, myślę, nikogo nie zaskakuje, ponieważ pamiętamy, że specyficzne środowisko to jest zasób tych doświadczeń środowiskowych jednostki, które różnicują ją od innych. Okazuje się, że ten czynnik ma istotne znaczenie dla kształtowania się różnic indywidualnych w zakresie osobowości i cech temperamentu, które tutaj badaliśmy, czy w tym cech temperamentu. To, na co zwracałem Państwu uwagę, na zmianę proporcji udziału czynników genetycznych i specyficznego środowiska w zmienności cech w poszczególnych grupach wiekowych, pozwala na dokonanie pewnej obserwacji, która jest niezwykle interesująca. Mianowicie, korzystając z metody poprzecznej i uwzględniając wszystkie niedoskonałości tej metody, można pokazać, że udział czynników genetycznych w zmienności cech maleje wraz z wiekiem człowieka, jest największy w grupie dzieci, mniejszy w grupie młodzieży, jeszcze mniejszy w grupie osób dorosłych, natomiast wzrasta udział specyficznego środowiska. Jest on najmniejszy u dzieci, większy u młodzieży, jeszcze większy w grupie osób dorosłych. To nie dziwi, ponieważ wraz z wiekiem i wraz z rozwojem ludzie nabywają coraz więcej doświadczeń, poszerza się zasób ich indywidualnych doświadczeń środowiskowych, tworzy się właśnie ta historia życia jednostki i te czynniki zaczynają po prostu wpływać na zachowanie i kształtowanie się, utrwalanie różnic indywidualnych. Udział tego czynnika po prostu powinien wzrastać. Ten wynik, czy te wyniki i wniosek, który sformułowałem, traktujemy jako hipotezę, dlatego że niewiele jest danych dotyczących zmienności udziału czynników genetycznych w zmienności cech osobowości na przestrzeni życia człowieka. Są dane, z których wynika, że odziedziczalność pozostaje niezmieniona. Są też dane, które
sugerują, że odziedziczalność cech osobowości maleje wraz z wiekiem. Nasze wyniki potwierdzają raczej tę hipotezę, że udział czynników genetycznych w zmienności cech osobowości maleje wraz z wiekiem człowieka. Otóż popatrzmy, co dzieje się z odziedziczalnością inteligencji na przestrzeni życia człowieka. Otóż okazuje się, że odziedziczalność rośnie, czyli udział czynników genetycznych w zmienności ogólnej inteligencji, mierzonej ilorazem inteligencji, wzrasta wraz z wiekiem człowieka. Czyli jest odwrotnie niż w przypadku osobowości, bo w przypadku osobowości mówimy albo o niezmienności udziału czynników genetycznych, albo obniżaniu się udziału tych czynników. W przypadku inteligencji mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem. Oczywiście bardzo ciekawe staje się teraz pytanie, jakie to ma znaczenie funkcjonalne, to znaczy co z tego wynika, dlaczego tak się dzieje. No być może geny podtrzymują naszą sprawność intelektualną do późnego wieku. Pewna część naszych badań to były badania rodzinne, czyli badania prowadzone za pomocą metody znanej jako studia rodzinne. Chciałbym zaprezentować Państwu wyniki dwóch takich badań. Jedno badanie przeprowadzone z udziałem 167 pełnych rodzin biologicznych. Tutaj przez pełne rodziny biologiczne należy rozumieć takie rodziny, w których oboje rodzice i dziecko mieszkają razem. Rodzice nie są na przykład rozwiedzeni. Czyli 167 pełnych rodzin biologicznych z dziećmi w wieku od 6 do 11 lat uczestniczyło w tym badaniu. Drugie badanie objęło 225 pełnych rodzin biologicznych z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat i jedynaków. Znaczy wybraliśmy tylko takie rodziny, które miały jedno dziecko. W pierwszej tabeli, którą Państwu zaprezentuję, pojawią się dane na temat korelacji cech temperamentu mierzonych inwentarzami FCZKT i KTD, czyli tymi kwestionariuszami, które znamy z poprzedniego badania. Kwestionariusz temperamentu dla dzieci KTD i formalna charakterystyka zachowania kwestionariusz temperamentu dla osób dorosłych. W kolumnie pierwszej tradycyjnie oznaczenia 6 badanych cech: żwawości, perseweratywności, wrażliwości sensorycznej, reaktywności emocjonalnej, wytrzymałości i aktywności. Kolejna kolumna przedstawia współczynniki korelacji cech pomiędzy matką a jej dzieckiem. Okazało się, że dzieci są podobne do matki w zakresie żwawości, perseweratywności i reaktywności emocjonalnej. Te trzy współczynniki korelacji okazały się istotne, znaczące statystycznie. Mówiąc prościej, nieprzypadkowe. Z kolei podobieństwo ojca do dziecka, czy znaczące podobieństwo ojca do dziecka, nie ujawniło się wcale. Te korelacje są bardzo słabe i oczywiście nieznaczące statystycznie. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ za chwilę zobaczymy współczynniki korelacji dla innych cech mierzonych innym kwestionariuszem. To jest tak zwany kwestionariusz EAS. To jest skrót od angielskich nazw cech, które mierzy ten kwestionariusz. On mierzy u osób dorosłych trzy składniki emocjonalności: niezadowolenie, skłonność do reagowania strachem, skłonność do reagowania złością oraz dwie cechy takie jak aktywność i towarzyskość. U dzieci
badamy cztery cechy. Emocjonalność, ale niezróżnicowaną emocjonalność, często utożsamianą właśnie z niezadowoleniem. To jest takie ogólne wyrażanie niezadowolenia. Emocjonalność, aktywność, towarzyskość i nieśmiałość. Nieśmiałość rozumianą jako lęk przed obcymi. I proszę popatrzeć na współczynniki korelacji w 225 parach. Matka, dziecko i ojciec, dziecko. Porównywaliśmy cechy rodzica z cechami dziecka opisanymi przez tego właśnie rodzica, czyli cechy matki z cechami dziecka opisanymi przez matkę i cechy dziecka z cechami ojca, ale ojciec także opisywał swoje dziecko. Chodziło po prostu o to, żeby uniknąć sytuacji, w której matka mogłaby, wiedząc, że jej opis dziecka będzie korelowany z cechami ojca, no, odpowiadać czy opisywać to dziecko w taki sposób, żeby pomniejszyć to podobieństwo. I odwrotnie, prawda? Ojcowie mogą mieć także taką tendencję. Okazało się, że skłonność do reagowania niezadowoleniem jest skorelowana z emocjonalnością dziecka, zarówno w parach matka-dziecko, jak i ojciec-dziecko, przy czym korelacja cechy dziecka, emocjonalności dziecka z niezadowoleniem, czy skłonnością do reagowania niezadowoleniem u matki, ta korelacja jest wyższa. Czyli można powiedzieć, że dziecko jest bardziej podobne do matki pod względem swojej emocjonalności. Taki sam rezultat otrzymaliśmy w odniesieniu do skłonności reagowania strachem u rodziców i emocjonalnością dziecka. Podobieństwo jest tylko do matki, korelacji z cechami ojca nie ma. Ta korelacja 0,08 to jest właściwie brak korelacji. Jeśli chodzi o skłonność do reagowania złością, to emocjonalność u dzieci okazała się podobna do tej cechy, czy skorelowana z tą cechą, ale u ojców. Aktywność rodziców i aktywność dziecka jest także skorelowana, chociaż znacznie słabiej. I nie ma tutaj różnicy. Ciekawy wynik dotyczy towarzyskości. Już okazuje się, że dzieci pod względem towarzyskości są podobne zarówno do matki, jak i do ojca, ale w większym stopniu do ojca. Korelacja jest nieco tutaj wyższa, prawda? 0,24, 0,19 w przypadku matki i dziecka. Tak? Być może jest po prostu taka tendencja, że dzieci są pod względem towarzyskości bardziej podobne do ojców. Zwróćmy uwagę na korelację towarzyskości i nieśmiałości. Okazuje się, że towarzyskość matki nie jest skorelowana z nieśmiałością dziecka. Za to towarzyskość ojca jest ujemnie skorelowana z nieśmiałością dziecka, co oznacza, że im bardziej towarzyski jest ojciec, tym mniej nieśmiałe dziecko. To jest tego rodzaju zależność. To, co zwróciło naszą uwagę, to to, że dzieci w zakresie szeregu cech są bardziej podobne do matek niż do ojców. Szczególnie dotyczy to tych cech, które związane są z reakcjami emocjonalnymi czy z funkcjonowaniem także w sytuacjach trudnych. Kolejne badania, które przeprowadziliśmy, po prostu badaliśmy reakcje psychologiczne i biochemiczne na sytuację pobierania krwi, uznając ją za sytuację stresotwórczą. Jednym ze wskaźników reakcji stresowej był stan lęku, badany jednym z najczęściej stosowanych kwestionariuszy, zwanym inwentarzem stanu i cechy lęku. Okazało się, że podobieństwo w zakresie lęku mierzonego przed pobraniem krwi występuje tylko pomiędzy matką i córką oraz matką i synem.
korelacje ojca z dziećmi okazały się niższe i statystycznie nieznaczące. To jest znowu pewne spostrzeżenie, które skłania do sformułowania takiej hipotezy, że być może skłonności do reagowania emocjami i reagowania także w sytuacjach trudnych są u dzieci bardziej podobne do tych reakcji, które przejawiają ich matki, a nie ojcowie. No, znaczy tak można by przypuszczać na podstawie tych wyników, które otrzymaliśmy. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest jeden wynik na jednej tylko próbie i że tutaj formułowanie wniosków czy mówienie o tym, że odkryliśmy coś bardzo ważnego, no jest niczym czy po prostu słabo uzasadnione, ale taką hipotezę oczywiście można sformułować. Nieco inaczej ten obraz wygląda wtedy, kiedy badamy podobieństwo w zakresie stresu pourazowego. Część naszych badań to były badania prowadzone na grupie, właśnie na grupach powodzian, którzy ucierpieli w powodzi z 1997 roku w Kotlinie Kłodzkiej w okolicach i druga grupa, która ucierpiała w powodzi w 2001 roku w Gdańsku czy w Trójmieście. W sumie w tych badaniach uczestniczyło blisko 200 rodzin, u których, u członków tych rodzin badaliśmy za pomocą specjalnego kwestionariusza objawy tak zwanego stresu pourazowego. Jest to cały szereg objawów, które pojawiają się u ludzi, którzy doznali jakiejś tak zwanej traumy, jakiegoś, przeżyli jakieś zdarzenie traumatyczne, czy doznali urazu. Okazało się, że oboje rodzice są do siebie podobni pod względem objawów stresu pourazowego, no, co jest oczywiste, ponieważ oboje ucierpieli z powodu powodzi. Pojawiło się znaczące statystycznie, czy nieprzypadkowe, podobieństwo objawów PTSD matki i dziecka. Prawda? Korelacja dodatnia 0,24. Ale dzieci pod względem stresu czy przejawów stresu pourazowego okazały się znacznie bardziej podobne do ojców. Tak? Tu podobieństwo mierzone korelacją wynosi 0,45. Jest wyraźnie wyższe w porównaniu do par matki-dziecko. Czyli pod względem wskaźników czy przejawów stresu pourazowego dzieci okazały się bardziej podobne do ojców. Taki sam wynik otrzymaliśmy w drugiej grupie, czy badanej w 3 lata po powodzi w Raciborzu. Rodzice są do siebie podobni pod względem przejawu stresu pourazowego i to jest wynik oczywisty, prawda? No, oboje jakoś przeżywają to, co się stało i to, że są do siebie podobni, to nie dziwi. Ale znowu podobieństwo dzieci do ojca okazało się większe w porównaniu z podobieństwem do matki. Być może mamy do czynienia z tak zwanym indukowaniem objawów stresu pourazowego w rodzinach, które doświadczyły takiego zdarzenia. I być może zasadniczą rolę w indukowaniu owych objawów odgrywają właśnie ojcowie. Jeżeli w warunkach polskich pozycja ojca jest ciągle ważna, to przynajmniej w niektórych regionach naszego kraju, to jak ojciec przeżywa zdarzenie może mieć znaczenie dla tego, jak przeżywają to zdarzenie dzieci. Prawda? No, tak upraszczając można powiedzieć, że skoro ojciec się bardzo czymś przejmuje, no to to zdarzenie musiało być rzeczywiście bardzo tragiczne i w związku z tym dzieci także na to reagują. Wszystkie przeprowadzone przez nas badania można podsumować w następujący sposób. Pierwszy wniosek byłby taki, że wszystkie badane
cechy temperamentu mają uwarunkowanie genetyczne, niezależnie od grupy wiekowej. Drugi wniosek jest taki, że istotne znaczenie dla zróżnicowania cech spośród czynników środowiskowych ma czynnik specyficznego środowiska. Wyniki, które otrzymaliśmy, sugerują, tutaj dość ostrożnie formułujemy ten wniosek, wyniki sugerują, że udział czynników genetycznych w zmienności cech temperamentu maleje wraz z wiekiem człowieka, natomiast rośnie udział specyficznego środowiska. No po prostu coraz więcej doświadczeń zdobywamy i one mają po prostu wpływ na kształtowanie się tych cech. Jest to zresztą niezwykle optymistyczny wniosek, bowiem okazuje się, że nasze zachowania, nawet te, które w znacznym stopniu uwarunkowane są genetycznie, mogą być modyfikowane. Prawda? Czyli to nie jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś zachowaniem wynikającym z cechy uwarunkowanej genetycznie, to nie można tego zachowania zmodyfikować. Można. Nawet te zachowania, które w wysokim stopniu uwarunkowane są genetycznie, mogą być modyfikowane. I wreszcie wyniki wskazują na to, że istnieje podobieństwo wewnątrzrodzinne w zakresie cech temperamentu oraz w zakresie wskaźników reakcji stresowej. Różny może być stopień podobieństwa cech pomiędzy spokrewnionymi ze sobą osobami należącymi do tej samej rodziny. Różny stopień zależnie od cechy i porównywanej pary osób, czyli podobieństwo pomiędzy dziećmi a matkami może być odmienne w porównaniu z wynikami porównania tych samych cech pomiędzy dziećmi a ojcami. Czyli gdybyśmy na koniec mieli sformułować jeden podsumowujący wniosek, to byłby on taki, jaki wypływa tak naprawdę ze wszystkich badań genetyków zachowania, badań zarówno nad osobowością, jak i inteligencją, że charakterystyki te są uwarunkowane zarówno genetycznie, jak i środowiskowo, przy czym udział czynników genetycznych i środowiskowych może być różny, różny także w populacjach, które są badane, a w związku z tym można oczekiwać, że badane zachowania są modyfikowalne. To znaczy poprzez oddziaływania środowiskowe można modyfikować te zachowania, zarówno związane z osobowością, jak i inteligencją.